Po Sopocie, Lubinie i Wrocławiu czas na kolejne miasto w Polsce. Tym razem FEN 7 odbędzie się w Bydgoszczy. Bydgoszcz dobrze kojarzy. No. Miałem tam wiele zawodów, wiele imprez. Jedną z najbardziej, którą pamiętam, to była Polska kontra Reszta Świata. Dobrze ją wspominam. Wygraliśmy to jako drużyna, więc mam nadzieję, że jeżeli powrócę do Bydgoszczy, wygram też jako zawodnik MMA, więc liczę na to. Byłem strongmanem, przerzuciłem w swoim życiu naprawdę wiele żelastwa. Naturalne jest to, że moim argumentem będzie tutaj siła. Potężna siła tutaj pomaga, ale bycie strongmanem, a bycie zawodnikiem jest to naprawdę długa, długa droga. Mam nadzieję, że uda mi się to zdobyć, tak jak jednemu już zawodnikowi się to udało, ale chcę być lepszy od niego. W ringu nigdy nie zawodzi mnie instynkt. W walce często dochodzi moment takiego totalnego zmęczenia, kiedy ciężko o koncentrację, o skupienie i wtedy tak naprawdę mogę polegać tylko na instynkcie. Na tym, co robię codziennie od wielu tygodni, miesięcy, lat, coś, co wierzę, że jest głęboko zakorzenione we krwi, pod skórę. Pierwsza walka dla Federacji FEN i od razu przed swoją publicznością w Bydgoszczy. To będą ogromne emocje. Witamy drodzy do walki, towarzyszy mi bardzo dużo emocji i te pozytywne i negatywne. Najważniejszą rzeczą jest ukierunkować się w pozytywny sposób i wykorzystać tak, aby wygrać pojedynek. Żeby wygrać walkę, trzeba zdominować przeciwnika. Ja to zrobię. Lubię dominować w walce, lubię zadawać ciosy, widzieć, jak odchodzą siły mojej przeciwnicy i z każdym ciosem czuć, że słabnie. Prowadząc zajęcia, po prostu walcząc, uwielbiam ludziom przekazywać swoją energię. Jest to energia, którą noszę w środku, ale wiadomo, ona wychodzi ze mnie. Jak ją czuję, uderzam mocniej, robię szybciej sprowadzenia, rzucam mocniej. Wsparciem dla mnie jest rodzina, bracia, którzy przed każdą walką mnie motywują. Chciałem, żeby kolejne pokolenia kontynuowały tradycję rodziny Rajewskiej. Chciałbym, żeby naprawdę ta walka przede wszystkim się podobała, żeby skończyła się moje zwycięstwo. Siódemka kojarzy mi się ze szczęściem i na pewno okaże się szczęśliwą cyfrą dla naszej organizacji.